Jeśli budżet Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty, będziemy działać na zasadach rocznego prowizorium budżetowego. Polska nie straci żadnych pieniędzy z unijnego budżetu, zapewnia wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Przyszłość unijnego budżetu wciąż się waży. Jeżeli Unia Europejska nie zrezygnuje z mechanizmu warunkowości, Polska i Węgry zgłoszą weto, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Tego rodzaju pakiet budżetowy, który zawierałby mechanizm, w którym de facto to nie państwa już, tylko instytucje europejskie wedle bardzo niejasnych kryteriów mają decydować, czy danemu państwu, choć wpłaciło ono składkę budżetową, należy się wypłata z budżetu, czy się nie należy, jest dla nas nie do zaakceptowania. Jest to sprzeczne nie tylko z traktatami, ale i niezgodne z duchem solidarności i zasadami, na których powstała Unia Europejska, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych. Jeżeli budżet nie zostanie przyjęty, Unia będzie działać na zasadach rocznego prowizorium budżetowego. Oznacza to, że Polska nie straci żadnych pieniędzy, zapewnia Szymon Szynkowski-Welsenk. Byłaby to konstrukcja trudna sobie do wyobrażenia, żeby w sytuacji, w której nie przyjmuje się budżetu, nagle Unia Europejska nie miała swoich finansów. Każdy kraj przewiduje taki mechanizm, również polski ustrój przewiduje taki mechanizm, że w przypadku nieprzyjęcia budżetu, bo to zawsze się może zdarzyć, działamy na podstawie prowizorium budżetowego, tak jest i w tym przypadku. Przyjęta przez opozycję narracja, że polskie weto w sprawie unijnego budżetu odetnie ją od unijnych środków, jest, jak twierdzi wiceminister spraw zagranicznych, nie tylko nieporozumieniem, ale i dezinformacją.